Kiedy? Dzisiaj? I dlatego się udało. Gonię JJ-a. Zaraz po koncercie. Próbowaliśmy na żywo, ale musimy nagrać to inaczej. Dobrze. Po prostu w tej chwili na tym. JJ, jak w Poznaniu? To nie Poznań, tylko Zalasewo. Poznań leży koło Zalasewa. No. Bardzo dobry koncert, super publiczność, świetnie przyjęcie. Oby więcej takich koncertów, super sala, wiesz, no same. No ale kurczę, wszyscy łącznie z wami siedzieliśmy. To dość prognostyk na przyszłość, dość słaby. Nie, no koncerty Unplugged są takie, że się po prostu siedzi. Same pozytywy. Myślę, że ludziom przypomniały się trochę lata 90, śpiewali z nami piosenki. To jest też fajne, bo my jesteśmy w pewnym wieku odpowiednim. Ja też jak chodzę na koncerty, lubię sobie usiąść. I dlatego myślę, że to była taka fajna forma, gdzie my byliśmy bardzo blisko, co prawda siedzieliśmy, ale byliśmy bardzo blisko publiczności i wszyscy mogli się z nami bawić. To jest fakt. To jest najważniejsze. Jak długo, czy to jest prawda, co Krzychu mówił, że właściwie w tym głównym trzonie jesteście od 35 lat? No tak, 35 lat zespół bez zmiany składu, to jest chyba jedyny taki przypadek w Polsce i myślę, że to też widać na scenie, że jesteśmy zgrani, gramy wiele lat. Tutaj koledzy przyszli 30 lat temu, 17 lat temu, ale generalnie ten trzon jest ta podstawa jest taka sama i warto nas oglądać, bo może niedługo odejdziemy i będziemy musieli łatać dziury. To ja będę na nas czekał, ja pierwszy pójdę. A teraz jest taka okazja, żeby zobaczyć Big Cyza w pełnej krasie i wszystkich zapraszamy na te koncerty Unplugged, bo to jest zupełnie inna odsłona. Przy okazji można posłuchać starych hitów w nowych aranżacjach. Ten cały koncert to jest w ogóle taki spektakl, gdzie Krzysiu trochę rozmawia, my dużo gramy i to jest coś nowego, czego jeszcze ludzie nie widzieli i to mi się podoba. Myślę, że ludziom również, co było widać dzisiaj na sali. I zapraszamy na koncerty, gdziekolwiek jesteście, wpadajcie. Super, bardzo dziękuję. Czy mogę zabrać parę sekund kolegom? Romek. Do ciebie pytanie. Tak. Co się Krzychu tak ciebie doczepił? Krzysiu? Dlatego, że jesteś najprzystojniejszy? Nie, czy są inni? Bo jestem wyższy od niego. Ach, wyższy. No to ja powinienem mieć te same kompleksy, bo też ode mnie jesteś wyższy. Jeszcze raz starszy. Słuchaj, jak w Zalasewie odbierasz koncert? Czy tak samo jak koledzy, że tak mimo, że na siedząco, to jednak poderwaliście ludzi? No oczywiście i o to chodzi, bo zawsze jest tak, że... Znaczy, najlepiej tak, bo bardzo fajnie, super było. Naprawdę była super zabawa i ludzie to też czuli, że my jednak też chcemy się pobawić i dlatego my, wiadomo, że ten początek jest taki, że wszyscy siedzą, bo są ciekawi, co będzie na początku, jaki numer się pojawi, z jakiej płyty i tak dalej. Tak, tak. No i oczywiście my tu oczywiście zaczynamy troszeczkę jakby, troszkę inaczej, troszkę może delikatniej, smutniej, może coś takiego, może poważniej, nie smutniej, ale poważniej. Bo o to chodzi, żeby potem tą karuzelę rozkręcić tak, do końca tak. I potem jest zabawa. I udało się, nawet udało się, taki smutniak jak ja, także również podrygiwał. Pozdrawiam, kurczę, jak to się nazywa? Andrzej. Ale jak się pozdrawia Andrzej? Zimowski. Zimowski, ale pozdrawiam Andrzeja Zimowskiego i pozdrawiam tutaj Zalasewo. Zalasewo. Tak. Ja bardzo się cieszę, że Poznań leży koło Zalasewa i wy doskonałe wyczucie mieliście, że trzeba przyjechać do Zalasewa, a ja z Poznania przyjechałem, bo mówię, tu jest chyba centrum kultury. Przepiękny zresztą sala koncertowa, nieduża, ale o dobrej akustyce chyba, zresztą wy lepiej to możecie ocenić. Ja w każdym razie świetnie się bawiłem, zresztą kolejny raz. Nam bardzo dobrze się grało, bardzo dobrze się słyszało. No to się cieszymy się. Bardzo tobie dziękuję. Też dziękuję bardzo. Do następnego. Do następnego razu. Do następnego. Kolegę klawiszowca zaczepię. Cześć. Cześć. Hej, Andrzej. Jak ty byś chciał, że tak powiem, poskwitować dzisiejszy występ? Przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy cudownej zalasewskiej publiczności za gorące, fantastyczne przyjęcie naszych nowych aranżacji, gdzie Big Cyz dość nietypowo dla siebie, bo w koncercie akustycznym wystąpił przed Państwem. Bardzo się cieszymy, że Państwu się nasze nowe aranżacje podobały. Nam się równie cudownie grało dla Państwa i to daje nam powera na przyszłość, prawda? Że nie będziemy
tutaj siadacz na laurach, ale będziemy działali dalej. Powiedz mi, czym się różni akustyczny koncert od innego? Bo to tak rockowy zespół, w zasadzie takim ironicznym ironicznych tekstach, nagle ma jakby taką formę akustyczną, czy na siedząco. Na czym to polega? Przede wszystkim na pierwszy rzut oka już widać, że są inne instrumenty, prawda? Że zamiast elektrycznych gitar są gitary elektroakustyczne, jest nieco inny zestaw perkusyjny, zamiast rozbudowanego całego mojego setu klawiszowego jest tylko jeden instrument, najczęściej używaną barwą jest fortepian. Dzięki temu te aranżacje znanych piosenek zyskują taką lekkość, zupełnie inny wymiar, gdzie właśnie wtedy możemy się spotkać na siedząco, możemy się spotkać w sali, właśnie w centrach kultury, w domach kultury, w teatrach i podejść do tematu z zupełnie innej strony, może nie jak filharmonii, ale coś już tak bliżej filharmonii na pewno niż festynu. No, koncert rockowy elektryczny to jest przede wszystkim dużo głośniej, nie ma miejsc siedzących, publiczność jest pod sceną, szaleje, poguje, my szalejemy na scenie, gramy dosyć głośno, bo jesteśmy zespołem rockowym, lubimy mocno uderzenie, ale taka formuła właśnie koncertu akustycznego też daje nam wiele radości, a przy tak fantastycznej publiczności, która tak fantastycznie reaguje na wszystkie nasze utwory, to też to jest takie wzajemne napędzanie się, wzajemne przekazywanie cudownej rock'n'rollowej energii. Super. Jesteś również bębniarzem, bo zauważyłem, że przy ostatnim utworze przesiadłeś się za klawiszy. To jest taki żart, który robimy rzeczywiście. Perkusja gdzieś tam w moim... Perkusja Jerry? Perkusja. Właśnie mówimy o zamianie, którą perkusja, zrobiliście. Perkusja Wstańcie panowie razem. Dla mnie perkusja zawsze była jakimś... takim instrumentem, o którym marzyłem. Życie potoczyło się w ten sposób, że nie zostałem gitarzystą, nie zostałem perkusistą, zostałem klawiszowcem, ale ta miłość do bębnów gdzieś pozostała. Nauczyłem się, i tu Jerry mi dał parę cennych wskazówek, żeby zrobić taki gig, taki gag na skinie, kiedy Jerry może wyjść do przodu, ponieważ ma partię śpiewaną, a ja mogę sobie tam coś popukać i mieć wiele radości, że w zespole rockowym gram na bębnach. Z Piotkiem to jest tak, jak nie wiem, jak byłeś na koncercie, to wiesz, że Skiba już też to powiedział, że to jest jedyny człowiek, który jest w Akademii Muzycznej. Tak. My jesteśmy akurat amatorami, można powiedzieć, znaczy, no byliśmy, no teraz to jest nasz zawód, więc no jesteśmy, jakby z tej racji jesteśmy zawodowcami, bo z tego żyjemy. Ale Piotrek jest, jak już mówiłem, po Akademii, na fortepianie zawsze, jeżeli mamy imprezy, to nam Kuba wygrywa Chopina, wszystko co tylko można jest super, ale oprócz tego on gra właściwie na każdym instrumencie. No właśnie zauważyłem. Nie, na saksofonie nie gram. Znaczy no nie na dętych instrumentach, nie? Na dętych nie gra, może na smyczkowych też chyba, nie wiem, czy na skrzypcach. No to nie, przepraszam, nie, no, załamał mnie, nawet na skrzypcach gra. Ale na gitarze gra, na bębnach. Ogniskowo, no ale wiesz. Ale Jerry, gram też ogniskowo, no. Zazdroszczę trochę tobie. Tak, do czego? Szczególnie tobie. No bo masz dużo pukania jeszcze z tego pieniądze. No tak, no to masz rację, wiesz. Zobacz, gramy prostą, totalnie prostą rock'n'rollową muzykę od 30 paru lat, nie? Ale ciągle aktualną. Jest ciągle teksty. My nigdy nie śpiewaliśmy o niczym. O kwiatkach, tak. Oczywiście są zespoły, które śpiewają o miłości, to robią dobrze. Nam to jakoś nie wychodziło. Oczywiście o miłości do babci klozetowej to co innego, nie? No to jesteśmy w tym najlepsi, jeżeli chodzi o babcie klozetowe. Wiesz co, to wejdę w słowo, że teksty Biksyca też nie biorą się znikąd. My bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Wiemy, jakie mamy spojrzenie na świat, jakie mamy poglądy i na ogół wszyscy się ze sobą zgadzamy, dlatego jesteśmy przede wszystkim paczką kumpli. Takich, którzy lubią ze sobą być, lubią ze sobą przebywać, mają wspólne przemyślenia, dzielimy się nimi. Coś nas wkurza, coś nas cieszy i potem powstają o tym teksty. I to są teksty właśnie też trafiające do ludzi, bo są o tym, co myślę, że tak jak nas wkurza, to też jest duża grupa ludzi, których też pewne rzeczy wkurzają. Dokładnie. I chcą o tym usłyszeć. No nie pójdziemy na ulicę się bić, bo nie uważamy, że bicie i w ogóle przemoc w jakiejkolwiek chociaż formie. Chociaż czasami mamy na to ochotę w dzisiejszych czasach. Ale się
powstrzymujemy i wolimy walczyć. My bijemy się gitarami, tak, instrumentami. Jest, ze sceny. Ale przyznacie, znaczy inaczej, nie wymyśliłem tego sam, że sztuka, słowo, muzyka jest też potężną bronią. Oręż, tak. Ja właśnie o tym właśnie mówimy. Tak. Wiesz, jeszcze, ja chciałem też coś dodać, wejdę tobie teraz w słowo. Że my jako instrumentaliści nie jesteśmy, oprócz oczywiście Piotrka, nie jesteśmy jakimiś rewelacyjnymi muzykami, nigdy nie byliśmy, natomiast tworzymy jako całość super zespół, znaczy zespół fajny, który się dobrze czuje i to też ludzie akurat na to, myślę, że nawet nie wiedząc o tym, dobrze to odbierają. Tak. Są świetni muzycy, złożą sobie zespół i się okazuje, że ten zespół w zasadzie no, nie za bardzo działa. Dzisiaj nie? Się bardzo często mówi projekt. My nie jesteśmy projektem, my jesteśmy zespołem. Kumplami, jesteśmy kumplami, którzy się bawią od 30 paru lat. Jaka jest różnica? Projekt powstaje, prawda, że zwołuje się kilku zawodowych muzyków, robią aranżacje, są kompozycje, wykonują je i się rozchodzą. Zawsze jest to poprawne, czasami jest to oczywiście genialne, na przykład projekt Przestworza zrobiony przez profesora Sikałę z Anną Marią Jopek i tak dalej, no to jest rzecz, która sięga wyżyn i szapoba. Natomiast nie da się żadnemu projektowi podrobić czegoś takiego, co ma zespół taki jak Big Sid, który 35 lat gra ze sobą na scenie. I sami składzie jeszcze. Jak wytrzymujecie? 35 lat. To jest nasza druga rodzina w zasadzie. 35 lat to nie jest rocznica założenia zespołu, tak. Tylko istnienia zespołu. Bo zespół cały czas istnieje, cały czas nagrywa. I cały czas gracie? Tak, cały czas. Doszło do nas właściwie dwóch ludzi. Ty już prawie 20 lat nie grasz. 25, Marek prawie 20. I no to jest niesamowite. Jesteśmy jedynym zespołem w kraju, który nie zmienił składu. Nie gra ciągle w tym samym składzie. No i jeszcze czarno-czarny, jeszcze mamy drugi zespół. My też nie zmieniliśmy składu. A ja was muszę przeprosić. Serdecznie przeprosić. Bo jestem z roku pana Kaczyńskiego. Jesteśmy równolatkami. I chciałem za to pokolenie, za niego przeprosić. W moim przypadku nie żałuję, że guma nie pękła. Ale w tym pokoleniu są też cudowni ludzie, czego jesteś przykładem. No więc właśnie. Jeszcze mnie nie znasz. Jeden Kaczyński nie popsuje nam Polski. Znaczy zrobił tyle złego, jest tam z tego powodu źle. Bo takiej Polski nie chcieliśmy, w zasadzie z Polski, która była liderem tutaj w Europie, jako młode państwo, młoda demokracja, nagle staliśmy się pośpiewiskiem, no ale mam nadzieję, że to z tej lekcji Polacy wyciągnął wnioski i bardzo bym chciał, żeby na jesieni to się wyjaśniło. Żeby ten kraj był jednak znowu normalny. Tak, tak. Żebyśmy po prostu przegnali tych, którzy nas ośmieszają. Dokładnie. Żebyśmy wiedzieli, znali się. Jestem przyjacielem Skiby. Myśmy się poznali na stand-upach, a ja jestem samozwańczym dziennikarzem. Prowadzę takie mini studio. Dlaczego? No i prowadzę rozmowy z najróżniejszymi ludźmi. Wczoraj byłem w Senacie, rozmawiałem z panią senator Morawską-Stanecką i na bardzo poważne tematy żeśmy rozmawiali o właściwie z ograniczeniu praw kobiet w Polsce. To wam jako muzykom, artystom też to jest na pewno bardzo na sercu leży. Jasne, jasne. Ja wszedłem między wódkę, ja sobie jeszcze z Romanem... Bardzo miło. Do następnego. Dobrze, oczywiście. No. Czy ja mogę w herbatce tobie przeszkodzić? A mnie już nagrałeś. To nie szkodzi. Nie szkodzi, ale po prostu zanim pójdziesz znowu podpisywać, tak? Bo koledzy poszli podpisywać. Kiedy... O polityce nie chcę rozmawiać. Okej. Okay. Nie ma żadnej polityki. Ja przedstawiłem się, że jestem dziennikarzem z samochwałą dalej. Tak. I to ten wywiad się ukaże na wszystkich prodemokratycznych takich właściwie stronach. Aha. Słuchaj, bardzo serdecznie dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę. Było niezwykle było miło. I do miłego po prostu. I do miłego. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Idę jeszcze tylko ze Skibą dwa słowa zamienić. Na razie. Cześć, cześć. Zala Sewa. Zaraz po koncercie. Pozwoliłem sobie zabrać, że tak powiem, czas artystom. I może jeszcze się uda ze Krzyśkiem. Nie, poszedł na zewnątrz, więc tam się udamy. Gdzie? Cześć. Tak, szukamy, bo tu jest czas dla fanów, podpisywanie książek, podpisywanie płyt. Można też nabyć, nabyć płyty, książki. O, jest sceniczne zwierzę, Krzysztof
mój serdeczny przyjaciel. Proszę Państwa, już jest dobre parę minut, dobre parę minut po koncercie, a ciągle, ciągle wszyscy chcą z Krzyśkiem zdjęcie zrobić, porozmawiać, podpisać. Tak, tak. A nie, nie, nie. Jan... Sesji. Proszę, 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 proszę. Ja już mam, bardzo dziękuję. Jak pan koncert odbiera? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, prawda? Dziewczyny też. Dziękuję. Teraz obracamy. No ja ci zrobię. O. Super. Aha, Iwa. Powiem Państwu, nieskromnie, że Krzysiu Skiba spał u mnie w łóżku. Proszę tego nie rozumieć dosłownie, bo spaliśmy osobno, ale z powodów różnych, po prostu nie trafienia do hotelu, przespałem Krzysia u siebie w domu. Proszę Państwa, będziemy powoli kończyć. Może jeszcze Krzysztof będzie chciał dwa słowa powiedzieć. Jeszcze kończy rozmowę z fanami. Miło Cię poznać, naprawdę bardzo szanujemy. Krzysiu, jesteś zmęczony. Teraz z kolegami rozmawiałem. Teraz, co byś chciał powiedzieć do tego wielkiego Zalasewa, który leży koło Poznania? Nawet tutaj burmistrz przyszedł. O, dzień dobry panie burmistrzu. To jest wielkie wydarzenie, kiedy burmistrz zaszczyca. Podpisywanie tutaj jeszcze. Proszę pewien chaos tutaj mi wybaczyć, ale tak po prostu jest. Po koncercie są wszyscy, chcą zamienić parę słów, chcą podpis, chcą autograf. Karolina, mówiłaś, że masz babcię tutaj z Poznańskiego, tak? Tak. Czyli coś tutaj przywiodło cię. Okej, dziękuję serdecznie. Bez nogów, bez nogów. Jeszcze jeden muzyk, z którym na koniec rozmawiam. Cześć, jestem Andrzej, samowolny dziennikarz dla demokratycznych portali, piszący, jestem przyjacielem Krzyśka i bardzo mi miło, że mogę cały zespół poznać, z każdym z Was zamienić parę słów, a Wy możecie od siebie coś powiedzieć dla naszych widzów, słuchaczy. Jesteś, jak na Ciebie powiedział, jedyny fantomas w Polsce. To było... Skiba mówi cokolwiek, uślina przyniesie na język. Jestem gitarzystą w tym zespole od lat 17, od 2006 roku, od płyty Moherowe Berety. I od tamtego czasu razem popełniamy nowe utwory, gramy koncerty i próbujemy bawić publiczność. Również my jakoś edukując. Staramy się, żeby nasze piosenki miały jakiś taki wydźwięk społeczny. Tak, tak. Właśnie ja protestuję przed tym, że mówią o nas, że jesteśmy zespołem politycznym. Nie jesteśmy zespołem politycznym. Nie opowiadamy się za żadną stroną. Jesteśmy zespołem, który gra piosenki prospołeczne, który próbuje w czasami śmieszny sposób przekazać ludziom pewne uniwersalne prawdy i przypomnieć im o tym, co jest w życiu ważne. No właśnie to wyjąłeś mi to z ust, bo chciałem spytać, że to wrażliwi społecznie jesteście i reagujecie. Tak, staramy się być na bieżąco, aczkolwiek no, sytuacja jest teraz taka, że jesteśmy troszkę zakazani w różnych stacjach radiowych i jest nas może troszkę mniej, ale jesteśmy aktywni koncertowo. Spotykamy się z fanami na koncertach i próbujemy cały czas robić to, co umiemy dobrze. Mam nadzieję, że publiczność również ocenia nas w ten sposób, że robimy to dobrze. A czy zaryzykuję, mówiąc, że wykonujemy to, o co prosił profesor Turski, nie bądź obojętny? Tak. Prawda? Tak, to jest bardzo ważne.
tak, wy ze sceny. Idealne hasło. Prawda? Nie jesteśmy obojętni. Wy śpiewacie, wy gracie. Nie jesteśmy i nie bądźmy. Nie bądźmy, ponieważ tylko my możemy zadecydować o tym, co się z nami stanie. Z naszym krajem, naszym społeczeństwem. Z muzyką w naszym kraju i z edukacją w naszym kraju. Edukacja jest teraz bardzo ważnym problemem. Według nas. Ponieważ to, jak wyedukujemy młodzież, no, tak będzie wyglądała nasza starość. Dokładnie. Bardzo Tobie dziękuję za te kilka słów. Było mi bardzo miło poznać. Dziękuję. I do miłego. Do i oglądajmy się na portalach prodemokratycznych, między innymi Dlaczego i innych, bo tam pozwolę sobie zamieścić te wywiady z pewnym komentarzem, bardzo sympatycznym, bo jesteście sympatycznymi ludźmi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do miłego.